żadnych LGTB, żadnego świństwa, żadnych rzeczy antychrześcijańskich robić. Natomiast my ich opluwamy od świtu do nocy, tak jakby tam właśnie był ten świat zupełnie zniszczony moralnie i tak dalej, a właśnie powinniśmy troszeczkę przyglądać się i przede wszystkim przestać okłamywać polskie społeczeństwo, że jakimś wymyśloną historyjką, że Rosja zagraża światu. Ja myślę, że zło zagraża światu. Bezbożność zagraża światu. Pani wychodzimy te troszkę poza rolnictwo właśnie w tym momencie. Trzeba sprzedawać w Rosji i nie wiem, dlaczego się tak rząd strasznie upiera. To jest jakaś po prostu jest marionetką w cudzych rękach. No tak tyle powiem, bo widzę, że ksiądz już... Wchodzimy na szersze wody, a troszkę próbuję trzymać nas na dyskusję. Nie szkodzi, ale rolnik to jest największy rynek, z którego cały świat korzysta. Tak, no to pani natomiast jasne. My jesteśmy jak takie, no to po prostu z szabelką rzucamy się, jakbyśmy, no tak jakbyśmy sobie pętlę na szyję zawiązywali tą swoją szabelką. Aż się niedobrze robi od tych wszystkich występów antyrosyjskich właśnie. I poza tym chciałabym, żebyśmy w końcu zaczęli rozróżniać. Zamiast nawet nieraz historycy przychodzą i nie rozróżniają Związku Radzieckiego od Rosji. Po prostu w końcu trzeba jakiś porządek moralny też w sercu zrobić. Nie wolno tak robić. Rzucać wiecznie ich błotem i nie podawać prawdy na temat tego kraju i na temat naszych możliwości i jakiegoś dobrego, uczciwego, chrześcijańskiego stosunku do Rosjan. Pani Anno, to jest w ogóle skandal. Pani Anno, w dodatku teraz nasz premier wysłał 14 miliardów znowu pomocy dla Ukraińców, a Ukraina tak się szybko kręci, że już zagraża naszym rolnikom, bo w zeszłym roku rolnicy nie mieli gdzie sprzedawać malin, bo była dwa razy tańsze maliny ukraińskie. No to i to się mówi, że to jest ochrona rynku polskiego rolnika. Nie jest to ochrona. To jest po prostu fobia i zalecenia amerykańsko-izraelskie. Niszczyć Rosję. Pani Anno, tak rozumiemy. Pani Anno, przepraszam bardzo, ileż możemy prosić. Jasno pani wyraziła swoje stanowisko, rozumiemy, a nie chcę wychodzić poza temat rolnictwa. Rolnictwo, a rynek rosyjski, a wschód tutaj to ma oczywiście różne konotacje, jak tutaj już pani powiedziała bardzo wyraźnie, to zrozumieliśmy i dajemy głos naszym gościom, aby mogli się odnieść. Odpowiadając pani Annie, to ja tylko przypomnę, że embargo na handel z Rosją został wprowadzony jeszcze nie za naszych rządów, tylko za poprzedniej koalicji i to była odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę, na Krym. I taka decyzja została podjęta przez Unię Europejską. My do tej decyzji musieliśmy się przystosować i tak niestety jest w tej chwili. Tutaj pani nawiązuje do tego, do chrześcijaństwa. Ja oczywiście jestem jak najbardziej za tymi wartościami, ale ten atak na Krym wtedy, czy na Ukrainę, szerzej mówiąc, no uważam, że nie był chrześcijański. Bierzmy więc kolejny telefon, kolejny głos w naszej dyskusji. Halo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże pani. Proszę ojca, no przecież co to pani opowiada o Rosji? Moi dziadkowie, którzy normalnie żyli sobie, był nadleśniczym, wszyscy w 1939 roku wywieźli od razu na Sybir. Dziadek tam już został. Rozumiemy. A pani imię mogę poznać? Barbara. Pani Barbaro. Barbara. Jakie były historie, to wiemy teraz, bo niedawno rocznica Katynia była. Ale pani Barbaro, pani Barbaro, pani Barbaro, pani Barbaro, przepraszam bardzo. Tematem naszym nie są relacje polsko-rosyjskie, ale tematem naszym jest rolnictwo i o ile to się tyczy tego tematu, możemy rozmawiać. Natomiast no, też temat ważny. I jest na antenie Radia Maryja, tematy są historyczne, podejmujemy bardzo często, no ale nie dzisiaj, nie dzisiaj, a tutaj jednak trzymajmy się tego tematu, który jest nam zaproponowany. Radio Maryja, bardzo proszę. Ktoś radia nie wyłączył? Radio Maryja, halo? Radio Maryja, bardzo proszę. No niestety, proszę Państwa, prosimy
bardzo konsekwentnie od 27 lat, aby radio sobie ściszyć, kiedy dzwonimy do Radia Maryja, a tymczasem mamy trudności w taki sposób, żeby się porozumieć. Radio Maryja, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Nie może pozostać bez odpowiedzi, nie mogą pozostać bez odpowiedzi ze słowa chyba pani Anny, czy kogoś tam. A pana imię? O tym Józef Kraków, która telefonowała i tak bardzo zachwalała, prawda, bardzo... Panie Józefie, ja mam jedno pytanie do pana. Panie Józefie, jedno pytanie. Mówimy na temat rolnictwa. Czy pan na ten temat? Rolnictwo, tak? Na ten temat. Nie mówimy o relacjach polsko-rosyjskich, ale na temat rolnictwa. Jeśli w tym temacie, bardzo proszę. Właśnie Rosja wprowadziła embargo na dostawy jabłek z Białorusi, dlatego, że nie godzi się na budowanie bazy wojskowej na swoim terytorium przez Putina. No to są takie, trzeba wiedzieć trochę, to są, telefonują, często słyszę, że telefonują tacy, prawda, no, rusofile. Panie Józefie, mam prośbę też do pana, żebyśmy się tutaj nie nazywali jakoś tam. Telefonujemy, mówimy jak czujemy. Ktoś ma taki ogląd sytuacji, my się możemy z tym nie zgadzać, ale szanujmy się, dobrze? No tak, ale to jest oburzające. To jest wyjątkowo oburzające pretensje do naszego rządu, że prawda, nie chce się poddać Rosji. Prosimy się odnieść merytorycznie do tych głosów, tak, ale bez takich... Może płacić szczęść Boże, dobranoc. Dobranoc, panie Józefie, kłaniamy się. Odbierzmy więc kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo? Halo? Tak, to Radio Maryja. Proszę, słychać mnie? Słychać pana, oczywiście. Witamy. Pana imię? Szanowny Staśniak jakiś. Halo? Ja pana słyszę bardzo dobrze. Halo? Szanowny Staśniak. Niestety nie poradzimy nic. Proszę sobie jeszcze raz zadzwonić do radia. Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże, Andrzej z Rybnika. Panie Andrzeju, witamy. Proszę radio sobie ściszyć. Tak, już włączone. Ja dziękuję Radio Maryja, że podejmuje tak ważne tematy. Jest wzorem dla mediów narodowych, które poświęcają 3 godziny, które poświęcają pół godziny na debatę, a w Radio Maryja 3 godziny. 6-krotnie lepsi jesteście. To tak nawiasem mówiąc. A do tematu to chodzi, mam 4 tematy, 4 wątki związane z tym tematem jeśli ojciec pozwoli, to powiem, jak zwiększyć ten rozwój Unii, a jednocześnie Polski, a jednocześnie Unii. Słuchamy, panie Andrzeju, bardzo proszę. To znaczy, chciałem się przyłączyć na początku do tego, co mówiła pierwsza słuchaczka odnośnie tego mleka, że jest po prostu żywność zatruta. Ja bym proponował wprowadzić taką ustawę, która by nakazała przetwórcom, czy mleczarniom, czy przedsiębiorcom udostępnienie klientom 50% tego mleka, ale bez tam żadnej pasteryzacji, żadnych tam cudów, niewidów, żeby to było mleko takie jak od krowy, prosto do sklepu w butelkach szklanych ze zwrotną kaucją. I to by, bo tak ludzie chorują na raka. Do mleka są tam dodawane różne dziadostwa chemiczne, które po prostu powodują, że mleko jest 2 tygodnie przydatne do spożycia. No bzdura kompletna, potem są raki i tam różne inne choroby. No i to te 50%... Czy panie Andrzeju, czyli to mleko, jedna propozycja, tak, panie Andrzeju? No, pan ma jedna, 4 no. propozycje, jeszcze 3 pozostałe. Tak, tak. Następna kwestia... To jest soja, którą tam też jeden ze słuchaczy poruszył, ale ja bym poszedł dalej. To jest wstyd, że to soja to już się ciągnie od 20 lat. Ktoś na tym nabija kieszenie, pasze modyfikowane tą soją, kukurydzą i tam innymi dziadostwami. A wcześniej no, za komuny nie było tam tych cudów, niewidów i
można było produkować zdrowo i nie trzeba było modyfikacji, można było wyżywić tyle samo ludności, a jesteśmy w stanie więcej tego zrobić. I to jest jeden wątek. I drugi wątek też mięso. A do tego mleka właśnie wrócę. Tak samo zrobić z mięsem, że załóżmy połowę mięsa w takiej samej cenie jak te z tymi wszystkimi dodatkami w sklepach, żeby musiało być. I to było załóżmy na początek tam, nie wiem, 30% czy 50%, potem to stopniowo zwiększać do 70%. No, żeby po prostu klient miał do wyboru, albo z tą chemią, albo bez tej chemii. No i to, co robi ta agrounia, to jest bardzo dobra droga, te znakowanie żywności, to się wszystko z tym wiąże. I tych raków byśmy mieli mniej, tu ukłon w kierunku ministra zdrowia, który też świetnie działa, mówiąc o tych debatach. Inny temat z tym rozwojem związany to taki, że załóżmy powinien być utworzony jakiś urząd przy ministrze rolnictwa, który by, do którego przedsiębiorcy by się musieli zwracać, jakby chcieli jakieś produkty żywnościowe importować, tam czy ziemniaki, czy tam jakieś inne owoce czy warzywa. I on by wydawał takie jakby zezwolenie, że na przykład tego Polska nie jest w stanie wyprodukować ziemniaków, no to proszę bardzo, można sprowadzić ziemniaków i przydzieliłby tam jakąś kwotę czy tam ilość, na przykład zboże nie obrodziło w Polsce, no to można sprowadzić w cenie takiej czy takiej, no takie jakieś uregulowanie. Mało tego. I tyle importujemy, ile nie możemy kończąc. Kończąc to jeszcze dodam, że przy tym urzędzie jakiś taki powinny być dział, który by się zajmował analizą tego wszystkiego, który by po prostu badał i te ceny, i import tego, eksport, gdzie to można eksportować, do jakich krajów, jakie ceny i jak to by było wszystko logicznie poukładane, przeanalizowane, to rozwój gospodarczy murowany, no a na tym nam zależy i Unii tym bardziej. Także dziękuję pięknie, przyjemnego wieczoru. No konkretne propozycje pana Andrzeja, jeszcze nie może panie Andrzeju, panowie, co na te propozycje powiecie? Myślę, że szereg propozycji już jest realizowanych, no szereg to trzeba zrealizować, jeśli chodzi o mleko od krowy, no to sprzedaż bezpośrednia, handel detaliczny. Każdy może pojechać kupić mleko nieprzerabiane i wypić. Tu nie widzę problemu. Jeśli chodzi o soję genetycznie modyfikowaną, to opracowaliśmy taki program białkowy i on jest teraz modyfikowany przez resort. Zakładaliśmy na rok temu, że do 2024 roku można będzie wyeliminować to soję GMO ze Stanów Zjednoczonych. W tym kierunku są prowadzone i prace, i działania, bo są dopłaty do areałów, jeśli chodzi o rośliny białkowe, mięso. Jeśli chodzi o mięso, no to tutaj jakość mięsa jest badana przez weterynarię. Tutaj nie mamy możliwości, czy też jakichś problemów z jakością i bezpieczeństwem tej żywności, jeśli chodzi o mięso. Urząd przyjmie jeszcze zgoda na import. Tutaj, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to niestety, mamy wolne granice. My możemy sprzedawać swoje towary do całej Unii Europejskiej bez kontroli celnych, tak samo i Unia. Natomiast przy ministrze istnieje zespół analiz rynkowych, który przedstawia w każdy czwartek o godzinie 13 ceny, które funkcjonują na giełdach europejskich i w Polsce. Każdy czwartek o 13 to jest system, zintegrowany system informacji rynkowej. Tam możemy zapoznać się z obecnymi cenami. Jeśli chodzi o działalność agrounii, to stawia pewne
żądania, czy też postulaty. Część została zrealizowana jeszcze jak byłem ministrem, bo prowadziliśmy kontrolę na targowiskach i na giełdach w zakresie pochodzenia żywności. Ten proces trzeba wspólnie realizować. Teraz pan minister powołał zespoły. Te zespoły też w ramach tej debaty te rozwiązania będą przygotowywały. Kolejny więc głos, telefon, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu, witamy w Radio Maryja. No, chciałem do audycji, jeśli można. Można, a pana imię możemy poznać? Kazimierz. Panie Kazimierzu, już słuchamy, na antenie jesteśmy. No, witam jeszcze raz ojca, witam gości. Audycja bardzo ciekawa, ja powiem, że niedawno wróciłem i włączyłem radio, ale może temat był poruszany, ale faktycznie jestem rolnikiem. No już w tej chwili można powiedzieć na emeryturze, ale sytuacja jest w rolnictwie naprawdę u nas trudna w tej chwili. Przez 50 lat praktycznie walczyliśmy z komuną, rolnictwo tylko w Polsce zostało, broniliśmy się jak mogli. No dzisiaj Unia się rozwijała po prostu przez te lata bardzo szybko. Mają duże gospodarstwa, dopłaty mają większe. I powiem tak, że tutaj powinniśmy chronić, rząd powinien chronić te małe, rodzinne gospodarstwa. I ja nie wiem, jak można to wywrzeć, bo Unia ma swoje te dyrektywy i też nie pozwala po prostu w niektórych obszarach wspierać rolnictwo. No i w tej chwili naprawdę nam jest ciężko, konkurencja jest duża, tak jak mówię, dobrze było jakby europosłowie naprawdę tam spróbowali walczyć nie tylko o dopłaty, tylko tak jak mówię o rynek, dobrą żywność, którą produkujemy, gdzie mamy ziemię jeszcze nieskażoną. Ja tutaj dzwonię z Lubelskiego, co prawda u nas nie ma dużych gospodarstw takich rozwiniętych, ale naprawdę do tej pory była produkowana czy żywność, czy wędlina, to wszystko naprawdę te roczniki było, można powiedzieć, ekologicznie. No dzisiaj wiemy, co się sprzedaje w sklepach, co się kupuje, ta wędlina dwa dni już nie szlam na niej, nie wiem, jaka lodówka by nie była, nie jest to do przechowania. Dlatego bym tutaj powiedział tak, że prosiłbym, ja nie wiem, tam panowie ministrowi chyba są, bo ja tak jak mówię, dopiero niedawno, dosłownie parę minut udało mi się połączyć. Trzeba dążyć do tego, żeby odbudowywać, bo ja jestem druga wioska wielkością w gminie, niedużej gminie, 5 tysięcy niecałych gmina ma, ale kiedyś pamiętam, krów było na wsi, tutaj każdy, dzisiaj nie wiem, czy jest dwie, trzy, może w ogóle. Także widać, że to gospodarstwa, rolnictwo zamiera u nas na wioskach i dlatego rząd powinien stanąć na wysokości zadania, wspomóc, wspierać te małe, rodzinne gospodarstwa. Tak samo przy produkcji warzyw, owoców, no kontrolować, czy to nie ma tych cen zmownych, po prostu, czy pośrednicy nie zarabiają za dużo, bo to jest no, jednego roku cena, nie ma tych cen minimalnych, wychodzi się praktycznie w pole, rolnik wychodzi, on nie wie, za ile sprzeda towar. Na przykład tamtego roku wiśnia, ona kosztowała złotych 50, ale później na jesieni, kto miał w chłodni, sprzedawał po 5-6 zł, także no, u nas jeszcze to gospodarstwo nie unormowało się i tutaj rząd musi, znaczy musi, a jeśli będzie chciał, będzie mógł, bo ja mówię, Unia też na pewno w pewnym stopniu zabrania dofinansowywania jakichś pomocy dla rolnictwa, a my jesteśmy, tak jak mówię, byliśmy praktycznie 50 lat w tym bloku wschodnim, gdzie tylko w Polsce zostały prywatne rolnictwo, wszędzie, czy to Czechy, czy wszystkie kraje, Węgry, wszędzie już były kołchozy, no, PGR-y tak zwane. A u nas my tutaj obronili się, no i nie wiem, czy teraz podołamy obronić się po prostu przed Unią, bo wszystko ładnie mówię, oni dają dopłaty, dają za nie nieużytki, ale faktycznie, że ziemia dziczeje. No tyle powiem, że
jeszcze bym prosił... Panie Kazimierz, u pana w gminie macie dużo tam też ziemi odłogiem leżącej? No też się znajduje dobrze, że trafiają się ludzie, którzy chcą tutaj na przykład w mojej wiosce zakładają winnice, jak to, coś się rozwija, ale ogólnie łąki wszystko tam raz do roku trzeba pojechać wytłuc, bo wiadomo, czy wykosić, ale są już nieużytki, powiem w ten sposób, a jeszcze parę lat temu coś pięknego było, to siano pachniało, woziło się, dzisiaj koniec, nie ma krów, no tak, takie czasy nastają. Dziękuję bardzo za ten głos, panie Kazimierzu, i posłuchajmy naszych gości. Szczęść Boże, dobrej nocy. No, szczęść Boże, pozdrawiam. Tak, rząd polski stara się odbudować i przetwórstwo, i przechowalnictwo, żeby taka sytuacja, o której pan Kazimierz tutaj wspominał, no, była jak najrzadziej, czyli żeby ten rolnik mógł sprzedawać po dobrej cenie, także na wiosnę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że no, bolączką naszych rolników jest to, że tych towarów roślinnych no, nie za bardzo mają gdzie przetrzymywać. Rząd na tym pracuje i ma pewne rozwiązania, które no, trzeba byłoby wdrażać. Także myślę, że będzie idzie ku dobremu. Też problem z przetwórstwem, też wspomniał pan minister, że jest no, w większości w obcych rękach przetwórstwo, to też tutaj jest takie wąskie gardło. Co mówi pan poseł, jest cały system wspierania i możliwości dotacji na przetwórstwo. No naprawdę musimy dążyć do tego i to jest chyba zadanie na przyszłość dla nas wszystkich, żeby mobilizować mieszkańców wsi, nie tylko rolników, bo rolnicy na tych małych gospodarstwach produkują. Jak zorganizować przetwórstwo i sprzedaż, handel? Myślę, że to jest do rozwiązania, tylko musimy do tego jakoś wszyscy się przyłożyć. Ja jeszcze nawiążę do jeszcze jednego tematu, który był poruszony przez pana Kazimierza, o tym, żeby wspierać właśnie tych małych rolników, czy małe gospodarstwa rolne. No właśnie taka propozycja ostatnia, która była przekazana przez prezesa Kaczyńskiego na konwencji rolnej. Właśnie ona ma za zadanie wspieranie rolników, te 500 zł na krowę, czy 100 zł do tusznika, generalnie ma wspierać właśnie małych rolników, małe gospodarstwa. I to do nich jest to kierowane, będzie kierowana ta pomoc, tylko jeszcze raz podkreślę, że to jest pomoc nie z budżetu państwa, a budżetu no nie. Nie ma regionu, nie z budżetu państwa, a szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy na antenie pana już. Prosimy o radio, ściszenie radia, dobrze? Już ściszona jest. I już pana słuchamy uważnie, możemy imię poznać? No, Zdzisiek, ja z Lubelskiego dzwonię. Panie swoje, witamy i słuchamy, proszę bardzo. I mam takie pytanie do pana ministra. Czy pan minister wie, jak działają izby rolnicze? To jest pierwsze pytanie. Bo w Polsce mamy izby rolnicze, które są od 20 lat, ale wedle mnie, ja tam siedzę 20 lat, te izby nic nie robią, tylko, że tak powiem, bazują na tym budżecie. A żadnej pomocy rolnik w stosunku do izb rolniczych nie ma. To jest jedno. A co w stosunku do żywności, to uważam, że w Polsce nie mamy zdrowej żywności, bo ani mleka, ani mięsa. No bo jeśli, tak powiem, prosiak jest trzymany, załóżmy, jest stawiany, który ma 35 kilo i w jakim on okresie czasu zrobi 100 kilogramów. Czy pan minister wie o tym, czy nie? A czym on jest pasiony, to sprawa wiadoma. Kiedyś prosiaki się pasło, że tak powiem, osypko pokrzywo i ten prosiak był najczęściej bity dwa razy do roku. Na Wielkanoc i na Boże Narodzenie, no ale to było całkiem inne mięso. A dzisiaj na obecną chwilę ani tego mleka, ani tego mięsa, ani tego, no że tak powiem, pieczywa, to też, no można powiedzieć, zdrowego nie mamy. Bo sprawa wiadoma, ludzie chorują i tak dalej, ale tutaj dużo zależy od tej żywności i to, co każdy je. Pamiętam się, panie Zisławie, dziękujemy za ten głos. Szczęść Boże. Szczęść Boże i prosimy naszych gości. Przychodzi izby rolnicze, to oczywiście 20 lat temu była wprowadzona, ponad 20 lat, 1995 ustawa o izbach rolniczych. W zakresie, jakie mają kompetencje, to izby rolnicze dobrze działają. Mankament jest taki, że do wyborów idzie
pokaszleć trochę, pokaszleć, pochrumczeć. Minister i teraz go wiceprzewodniczący komisji dobrze ocenią współpracę i te opinie, ekspertyzy, które przedstawiają izby, wnioski, one często są uwzględniane. Może rząd ludzie nie czują, że te izby im pomagają, skoro taka niska frekwencja, jeśli chodzi o te 2%, pan minister wspomniał. To znaczy izby włączają się w niektóre obszary, na przykład wniosek, ale że kończyć. Czyli Polsce udało się w ciągu roku prowadzić 13 milionów gospodarstw. Natomiast no, rolnikom mają pomagać środki doradztwa rolniczego i inne, weterynaria. A to są instytucje, których zadaniem jest pomóc rolnikom. I myślę, że ta pomoc jest udzielana i teraz mamy wybory do izb rolniczych 28 lipca. Zachęcam rolników, pana też jest rolnikiem, do tego, żeby pójść i zdynamizować te izby, bo my narzekamy, ale nikt nie chce pójść tam i pracować, tym bardziej, że tam praca jest społeczna i z każdej gminy jest dwóch rolników. Jeśli chodzi o zdrową żywność, właśnie mamy zdrową żywność. My mamy te małe gospodarstwa na Podkarpaciu, czy na Lubelszczyźnie, czy w Podlaskim, małe i większe, które produkują w sposób tradycyjny i to, co mówił też poseł, żeby zwiększyć dobrostan zwierząt, to chcemy dopłacać te 100 zł do tusznika, żeby pasza była z własnego gospodarstwa i dobrostan był zachowany. Dlatego trzeba wybierać żywność. Oczywiście tuczna kład czy te inne metody produkcji, one często nie zapewniają smaku takiego, jakbyśmy chcieli, dlatego czy wprowadzamy też sprzedaż detaliczną, można zobaczyć, jak to gospodarz robi, kupić, zorganizować się i większą partię kupić. Naprawdę przed nami jest szansa, tylko musimy się zmobilizować, bo takie małe gospodarstwo, no, 2-hektarowe, 4, może sobie wyprodukować. Jak już takich gospodarstw 5 się połączy, to może coś małego zrobią i zrobią małą przetwórnię. No. To jest taka teoria, ale ten kierunek musi być realizowany. My musimy stworzyć konkurencję dla tych podmiotów zagranicznych. Chociażby tym pomysłem jest ta sieć sklepów Polska Smakuje, w których można by oferować właśnie wędliny czy mięso z wiadomego pochodzenia. Ja jeszcze tylko jedno zdanie dodam. Tutaj, jak pan minister powiedział, 28 lipca tego roku odbędą się wybory do izb rolniczych i tutaj zachęcałbym rolników właśnie, że jeżeli, zwłaszcza tam, gdzie te izby troszkę słabiej działają, żeby wzięli też sprawy w swoje ręce i poszli na wybory i wtedy troszkę będą odpowiedzialni także za funkcjonowanie tych izb rolnych. Ja tylko przypomnę, izby rolne tworzą rolnicy i oni powinni być zaangażowani, żeby było, żyło się i pracowało rolnikom jak najlepiej. Zachęcamy, aby w lipcu udać się na te wybory. Radio Maryja, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Chciałabym podnieść taki problem. Te wielkie chlewnie kilkutysięczne, te, które dają mięso na pewno niezdrowe. Zwierzęta się męczą na kratach jakichś, gdzie nie ma ściółki przyzwoitej. Odór niesamowity roznosi się w najbliższym otoczeniu. Ludzie w sąsiedztwie zatykają nosy, wychodząc z domu. Ja nie mówię, że hodowla jest tym złem, ale naprawdę nagromadzenie w jednym terenie wielotysięcznych takich obiektów, jest ich kilka w jednej wsi, no ktoś na to powinien zwrócić uwagę, żeby troszeczkę to odciążyć, bo nawet ludzie, którzy są w kościele, przyrzekam, to jest tak, że ksiądz bywa, że blednie i widać, że ten odór jest naprawdę wykładający człowieka. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlaczego właśnie te pojedyncze gospodarstwa muszą upadać, a te wielkie chlewnie ktoś na to pozwolił. To są wielkie rzeczy, które naprawdę tłamszą polskiego rolnika, a tam chińszczyzną mi to wszystko pachnie. To jest tragedia, naprawdę, że tego nikt nie zauważał całymi latami. I to są straszne rzeczy, to co się dzieje i tego nikt nie widzi. Rozumiemy. Pani imię? Anna. Pani Anno, dziękujemy bardzo. W takim razie oddajemy głos naszym gościom. Kłaniamy się pani Anno, z Bogiem. Czy ten problem jest znany? Kilkakrotnie była kontrola NIK-u w tym okresie realizowana.
zaczyna się problem od rad gmin i od władz lokalnych, bo decyzja o lokalizacji takiej inwestycji jest to decyzja wynikająca z planu zagospodarowania, plan, który jest opracowany przez Radę Gminy i przy opracowaniu tego planu trzeba brać wszystkie skutki środowiskowe i rzeczywiście jest to problem, natomiast to badania czy kontrole prowadzi Inspekcja Ochrony Środowiska i to powinno być likwidowane tam, gdzie są nieprawidłowości, trzeba to zgłaszać do organów. I jeszcze kolejny głos w naszej dyskusji. Halo, Radio Maryja. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, witamy serdecznie. Pana imię? Marek, niech będzie posłany z Chrystusem. Na wieki wiekowany. Panie Marku, słuchamy, bardzo proszę. Chciałem na początku państwa pochwalić za ten program odszkodowań za suszę. Pierwszy raz trafiły na wieś takie pieniądze wymierne, po prostu namacalne. A teraz mam takie pytanie. Ja jestem rolnikiem i w cyklu zamkniętym hoduję 50 macier mam i od tego hoduję tuczniki, sprzedaję. I ten chów jest prowadzony na ściółce i żywienie jest takie standardowe. Śruta sojowa, zboża, mieszanki uzupełniające, zakwaszacze i tam różne jeszcze takie inne dodatki. Czy ja bym w takim cyklu odchowu prosił tych tuczników, na przykład załapał się na te programy unijne, tam co prezes Kaczyński mówił, te 100 zł dopłaty do tucznika. No i to już będzie koniec. Pozdrawiam panów w studiu i ojca prowadzącego. Z Bogiem. Kłaniam się, panie Marku. Dzięki wielkie, z Bogiem. Tutaj założenie jest takie, że to będzie w następnej kadencji dobrostan zwierząt ustalony, własne pasze i też prosięta od własnej maciory. I szczegółowo to będzie ustalone, także kierunek jest taki, chów na ściółce. Być może pan będzie spełniał takie warunki, ale to będzie szczegółowy przepis i idący w tym kierunku, o którym mówiłem. No bo gdyby, panowie, gdyby to udało się te dopłaty pozyskać, to by jaki to był termin, czas rozpoczęcia tych dopłat? To jest od początku nowej perspektywy finansowej, ale tak jak mówiłem już w telewizji, z tego co wiem nieoficjalnie, podejmowane są działania, że być może jeszcze w tej perspektywie te ostatnie dwa lata uda się od 2022-2021, ale proszę nie traktować tego jako jakąś obietnicę, tylko że możliwy wariant, ale na pewno 2021. Rozumiem, to jest ta perspektywa, żeby też mieć taką jasność, o czym, o jakim okresie tutaj mówimy. Radio Maryja, halo. Witamy panią już na antenie. Pani imię? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Bogusława z Wrocławia. Bardzo proszę, pani Bogusława. Chciałabym serdecznie przywitać pana ministra rolnictwa. Po prostu to jest zakała, co się dzieje w Polsce. Genetycznie modyfikowana żywność prowadzona z zachodu, a nasza Polska ekologiczna jest wywożona do Niemiec i do Francji. Proszę pana, tutaj ja mieszkam we Wrocławiu w okolicach Jedności Narodowej. Na każdym rogu, proszę pana, jest sklep z alkoholem. Proszę pana, czy nie można by było udostępnić gospodarzom rolnictwa z prawdziwego zdarzenia powierzchni sklepowych, na przykład jakiś mniejszy sklep, po godziwej cenie, czy po prostu, żeby po prostu takiego wysokiego czynszu ten gospodarz nie płacił i żeby to u mnie sprzedawał, proszę pana, po prostu ekologiczne mięso, ekologiczne masło z prawdziwego zdarzenia, ekologiczny ser, ekologiczne mleko, proszę pana. Na każdym rogu jest sklep z alkoholem, a nie ma sklepu z mięsem, po prostu genetycznie modyfikowanej żywności i nie ma sklepu z mlekiem. Co jeszcze, proszę pana? Chciałbym po prostu poruszyć taką sprawę, a mianowicie w Biedronce, proszę pana. Mleko, proszę pana, kupiłam, proszę pana, gotowałam, proszę pana, cały garnek mi się spalił, jakiś budyń się z tego mleka
zrobił, proszę pana, nie wiem, co to jest sprzedawane w butelkach za mleko, proszę pana. Ja już to zgłaszałam 3-4 lata temu panu i proszę pana, do tej pory sprawa nie została załatwiona. Oczywiście kupuję w Biedronce mleko inne, po prostu w kartoniku, ale też nie pachnie mi, proszę pana, mlekiem krowim. A pani Annie, chciałbym powiedzieć, że Putin skierował w jej stronę atom. Szczęść Boże, Bóg zapłaci. Skłaniamy się pani Bogusława. Jeśli chodzi o Biedronkę, to trzeba zgłosić do sanepidu. Jeśli pan pani jadę z Biedronki, to możemy to też uczynić. Sanepid bada jakość przetworu w tym przypadku. Natomiast lokalizacja sklepu, tutaj minister, ten czy inny, to za dużo do powiedzenia nie mamy. Uruchomialiśmy program lokalizacji targowisk, takich punktów, na których można właśnie sprzedaż detaliczną prowadzić. No i ta sieć sklepów Polska Smakuje, to jest kierunkowe działanie, które może być konkurencją dla na przykład Biedrony. Jaki atom tam znowu? Czy można też pójść telefon naszej audycji? Halo, Radio Maryja. Cześć Boże. Cześć Boże Panu, witamy serdecznie. Pana imię? Marek. Panie Marku, kłaniamy się i słuchamy już uważnie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Marku. Cześć Boże. Panie Marku, radio jest wyłączone? Tak. To proszę mówić. Słuchać nas w telefonie, w słuchawce i już słuchamy pana. Bardzo proszę. Cześć Boże. Ja chciałbym tylko powiedzieć jedno i chciałbym zwrócić się właściwie do radiosłuchaczy, nie do panów ministrów, w przekonaniu, że właściwie nie ma o czym mówić, dlatego że tłumaczenie pewnych rzeczy rządom takim czy innym, socjalistycznym, które mamy niestety w naszym biednym kraju już od wielu, wielu lat, sprowadzają się do tego, że nic z tego po prostu nie wynika. Byłoby po prostu fajnie i najprościej, gdyby żadne rządy nie mieszały się do spraw, w których ludzie najzwyczajniej się poradziliby sobie po prostu najlepiej. Ja mieszkam od 4 lat na wsi i proszę mi wierzyć, nie mogę znaleźć rolnika, który ma krowę, od którego mógłbym kupić prawdziwe mleko. I proszę pamiętać o tym, że mleko, które kupujemy w sklepach, to jest najzwyczajniej w świecie trucizna. I tyle na ten temat. Niestety my w zakresie produkcji żywności takiej czy innej, czy eksportu, czy importu, nie mamy nic do powiedzenia, dlatego że świętej pamięci Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. My mamy prawo swoje podporządkowane unijnemu, nie mamy nic do gadania w tej sprawie. Jeszcze jakiś czas temu zastanawiałem się właściwie, tak na marginesie oczywiście, bo to nie związane jest do końca z tym tematem, jak to się dzieje, że rząd nagle jest tak skuteczny w przejmowaniu kamienic, w blokowaniu sprzedaży ziemi, ale już teraz właściwie nie mam żadnej wątpliwości, że one będą oddawane za chwilę państwu żydowskiemu, położonemu w Palestynie. Także szkoda gadać. Zgłaszam się naprawdę i apeluję do radiosłuchaczy, aby zastanowić się przy najbliższych i kolejnych wyborach, na kogo oddają głos. Niestety z wielkim żalem muszę też powiedzieć, że Radio Maryja ma swój udział haniebny w promowaniu tej strony politycznej. Także mam nadzieję, mimo wszystko jestem optymistą, że wszystko skończy się dobrze. Natomiast póki co nie wygląda to najlepiej. Szczęść Boże. Kłaniam się, panie Marku. Pana głos wybrzmiał pomimo udziału Radia Maryja. Ciężko się odnieść z takich słów. Znaczy można powiedzieć tylko tyle, że no, jesteśmy w Unii Europejskiej. Prawo jest dla wszystkich, jeśli chodzi o prawo żywnościowe, czy rynki rolne, czy to dotyczy Niemiec, Francuzów. Tutaj nie ma lepszych i gorszych. No, konkurencja jest silna. Wystartowaliśmy z niższej pozycji, z mniejszej wartości technicznej gospodarstw, ale przed nami to zadanie, że Polacy są zdolni, potrafią pracować, a ten rząd, ja myślę, że no, stara się te warunki stawiać dobre i myślę, że powinno być coraz lepiej.
panowie, czas na podsumowanie naszych rozmów dzisiejszych wieczornych. Trochę ich było, kilka godzin. Na głosy naszych słuchaczy mówiliśmy o polityce rozwoju w Unii Europejskiej i w Polsce. Szczególnie mieliśmy na względzie tutaj wieś, rejony wiejskie, różne wątki nam się pojawiały. Jak ten rozwój wygląda? Jak byśmy z czymś chcieli naszych słuchaczy zostawić? To jest szczególnie dla panów ważne, żeby to brzmiało szczególnie dobitnie. Myślę, że w Polsce realizowana polityka na podstawie strategii odpowiedzialnego rozwoju jest to dokument, który przewiduje działania we wszystkich obszarach. W rolnictwie mamy, tak jak mówiłem wcześniej, działania dotyczące opłacalności produkcji rolnej. Jest szereg instrumentów, przede wszystkim wspólna polityka rolna, dwa filary, krajowe instrumenty wsparcia czy programy pomocowe dla pszczelarstwa, rolnictwa ekologicznego. Trzeba tylko z tego po prostu korzystać. Druga sprawa, poprawa jakości życia. Mamy te programy, no, chociażby te słynne 500+, inne programy dla rolników, dla... Także proszę Państwa, 500+ i inne. I już proszę przechodzić w te programy, się włączać. Także gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra, no i co? 500+, bardzo dobrze. Radio Conchita. 500+. Teraz będzie modlitwa. Także proszę Państwa, radio Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra mówi, że straszne czasy i tu babka mu dzwoniła, mówi, że Putin jakiś atom przygotował. No to już niepoważni ludzie tu dzwonią do tego Radia Mary. Niepoważne. Jakieś baby durne, nie? No, dzwonią tutaj. Ale nie. Że pani Marta, jak tam dalej. Większość jest w magazynach, więc to też jest nie lada gratka. Dlatego te wystawy czasowe są tak krótkotrwałe, tak?
No bo mamy bardzo, bardzo, bardzo intensywny rok, tak, bo to jest rok 2019, jest stulecie PESLA, Polskiego Związku Lekki Atletyki, jest stulecie Polskiego Związku Piłki Nożnej, jest stulecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, więc naprawdę tyle wystaw, tyle wydarzeń w tym roku, że wszystkich zapraszamy. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie koniec tego wszystkiego, co można obejrzeć w Muzeum Sportu, bo jeśli chodzi o dzieła sztuki, to również znajdują się tam rzeźby, ale też i malarstwo, grafika, takie medale artystyczne. Malarstwo. Zbiory filatelistyczne, numizmatyczne, dokumenty, archiwalia, dokumentacja filmowa i dźwiękowa, która związana jest z sportem. Tak, jak najbardziej, fotoarchiwum, piękne zdjęcia, mamy też obrazy, na uwagę zasługuje między innymi, to będzie prezentowany w październiku z okazji stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego obraz Wlastimila Hoffmana Wisła. Ten słynny obraz Wisła, który oryginalnych rozmiarów, który ma 5 metrów szerokości, ponad 2 metry wysokości, więc naprawdę to jest, będzie do obejrzenia na żywo. Państwa działalność, mówię od 1952 roku, a od, przypomnę, 2006 roku siedziba w Centrum Olimpijskim Muzeum Sportu i Turystyki, to 150 wystaw czasowych, działalność wystawiennicza, edukacyjna, publikacje monograficzne, szapoba. No, dziękuję, tak, staramy się jak najlepiej prezentować. Więcej sportu na co dzień, ale to wynika również z bogatej tradycji. Tak, jak najbardziej, bo tutaj ta tradycja jest przebogata. Wieloletnia pani dyrektor Iwona Gryz do tej pory pracuje jeszcze w muzeum. Tutaj współpracuje właśnie z Martą w dziale naukowym. Dzięki niej wydawane są bardzo ciekawe właśnie publikacje na stulecie. Muzeum żyje. Żyje, każdego dnia. Mnóstwo młodych ludzi. Tak. No i ludzi też w różnym wieku, osób, które interesują się historią sportu, sportem. Staramy się dotrzeć do każdego poprzez właśnie wieczory poetyckie, już do, trochę do starszego pokolenia, ale do młodzieży. Nie ma tam żadnych wieczorów poetyckich, już nie pierwszy. Odwiedzają nas setki dzieciaków, ale również organizujemy gry miejskie właśnie z okazji 65-lecia muzeum. Między innymi właśnie prezentowaliśmy miejsca dawnych naszych siedzib, czyli Skra AWF i tych kolejnych, bo już niedługo chyba przeniesiemy się tak w okolice Stadionu Narodowego. No to proszę Państwa, to wyśmienite miejsce. Bulwary nadwiślańskie tętnią życiem. Dodajmy teraz, będzie to też życie sportowe. Jak najbardziej. No to w takim razie wracamy do lekkiej atletyki. Królowa sportu, szybciej, wyżej, dalej. 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Galeria, czyli Muzeum Sportu i Turystyki, wystawa Wybrzeże Gdyńskie, przypomnę 4, minus 1, proszę Pani. Pani Marta Marek, przypomnę, kurator wystawy. No tak, wystawy można obejrzeć w Centrum Olimpijskim, w Galerii minus 1. Na wystawie można obejrzeć około 120 obiektów, zarówno archiwaliów, jak i eksponatów dokumentujących nie tylko historię związku, który świętuje swój tak zacny jubileusz, ale także eksponaty związane z historią lekkiej atletyki i jej rozwojem na przełomie tego okresu. Nie brakuje również zdjęć zarówno zawodników, trenerów, jak i działaczy. Historia polskiej lekkiej atletyki, historia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki jest niesamowicie bogata. Było naprawdę ciężko przedstawić ją na tak małej powierzchni, ale staraliśmy się to zrobić jak najlepiej. Rozumiem, że nie przewidują Państwo, że raz jeszcze te eksponaty dodatkowe, które do 23 kwietnia na wystawie związanej z lekką atletyką się nie udało ich wyeksponować, że raz jeszcze będzie można podobny tytuł, ale z różnymi innymi eksponatami. No, myślę, że okazji może być jeszcze sporo. Zawsze w polskiej lekkoatletyce nie brakuje sukcesów. Zawsze możemy na 105-lecie związku, no, na 10, zawsze możemy podobne eksponaty, jeszcze okazję, te, które nie były pokazane, przedstawić, tak, i zaprezentować. Pani Marto, a propos eksponatów, to zawsze intrygowały mnie tak zwane pistolety startowe, jako że sama kiedyś czynnie uprawiałam sport, no ogólnie powiem strzelectwo sportowe. Pistolety startowe są na tej wystawie? Tak, znalazł się jeden pistolet startowy czechosłowackiej firmy Slavian z lat 60.
tak się składa, że akurat wystawa została otworzona strzałem z pistoletu startowego. No proszę bardzo. Prezes Henryk Olszewski, prezes Polskiego Związku Lekki Atletyki, właśnie w ten sposób hucznie otworzył tę wystawę. A jest to jeden z najcenniejszych eksponatów, czy również inne są równie? Myślę, że jeden z ciekawszych, na pewno. Oczywiście jak najbardziej każdy eksponat jest cenny, ale myślę, że znalazłoby się też jeszcze kilka innych wartych wspomnienia. Myślę, że do takich na pewno należy statut Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, pierwszy, ten z 1919 roku, uchwalony wtedy, kiedy związek powstał, 11 października w Krakowie. Także mamy go, udało nam się go na wystawie pokazać. On należy, znajduje się w zbiorach biblioteki AWF w Warszawie. Na szczęście udało nam się go wypożyczyć na czas wystawy, także można go zobaczyć. Mam również pałeczkę sztafety z 1964 roku z Tokio. Wtedy sztafeta w składzie Irena Szewińska, Ewa Kłobukowska, Teresa Ciepły i Halina Górecka zdobyły złoty medal. Pobiły również rekord świata i tą pałeczkę właśnie można zobaczyć u nas na wystawie. Oczywiście można również zobaczyć koszulkę Ewy Kłobukowskiej. Współpracowaliśmy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, także konsultowaliśmy wszystko z nimi merytorycznie, więc zdecydowaliśmy, że staramy się pokazać to, co jest najważniejsze, największe sukcesy, ale także zdecydowaliśmy się, żeby pokazać to, te związane z największą na świecie imprezą sportową, czyli Igrzyskami Olimpijskimi głównie. Ale również nie zabrakło też imprez, które są organizowane przez Związek. W końcu świętujemy jego stulecie, prawda? Więc Mistrzostwa Polski, Memoriał Janusza Kusocińskiego. A jakieś kółka olimpijskie, legitymacje posiadaczy kółek olimpijskich? Tak, mamy... To ważne, trofeum. Tak, są dwie legitymacje z Igrzysk Olimpijskich. Oprócz Ireny Szemińskiej mamy jeszcze legitymację pana Malanowskiego, także... A jeszcze ambasadorzy Królowej Sportu? No w zasadzie są to takie czasowe, że tak powiem, miejsca i w zależności od tego, ile eksponatów przy danym nazwisku udało się zgromadzić, to ta osoba jest jej dorobek i to wszystko, co z tą osobą związane, prezentowane na wystawie. To znaczy nie staraliśmy się robić tego w ten sposób, żeby robić każdemu sportowcowi osobno jakąś gablotkę poświęcać i tak dalej. No tak się złożyło, że akurat może jedna, w jednej gablotce znajduje się numer startowy oraz rzeźba należące do Tomasza Majewskiego. Bardzo interesujące, zachęcam do zobaczenia, naprawdę ciekawe. A tak to raczej po prostu gromadziliśmy wszystkie najciekawsze eksponaty i one są zaprezentowane razem. Nie ma podziału, że tu ten sportowiec, tu tamten. Nie, staraliśmy się tematycznie raczej, że eksponaty związane z Mistrzostwami Polski, eksponaty związane z Memoriałem Kusocińskiego, eksponaty związane powiedzmy z działalnością związku, więc raczej tematycznie niż osobowo. Aczkolwiek no, staraliśmy się pokazać choć ja jeden obiekt, jeden eksponat należący do każdego z prezentów, każdej z osób, której sylwetka wisi na ścianie. Nie wiem, czy pani była, widziała, właśnie na ścianach można zobaczyć sylwetki tych zawodników. Jako że lekka atletyka to jest bardzo dynamiczna dyscyplina żywiołowa, staraliśmy się to właśnie pokazać na tej wystawie i właśnie te sylwetki zawodników w ruchu, Szemińskiej, Ewy Kłobukowskiej, Janusza Kosocińskiego, to one mają przyciągać wzrok zwiedzających wystawę. Czyli to taka złota era, która z mniejszym lub większym sukcesem właściwie trwa, bo Królowa Sportu nie bez powodu jest nazywana Królową Sportu, czyli mówimy, proszę Państwa, o lekkiej atletyce.
Ale pytanie takie, skąd pochodzą eksponaty, na przykład Jacka Wszoły, Kamili Skolimowskiej, Partyki? Więc tak, głównie większość eksponatów na wystawie pochodzi z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To są z naszych zbiorów. Jednak jak po zrobieniu kwerendy i zapoznaniu się z naszymi zbiorami, okazuje się, że nie mieliśmy za wiele eksponatów związanych na przykład właśnie z panem Jackiem Wszołą. A to jest no, zacna postać, zapisała się wielkimi zgłoskami w historii polskiej lekkiej atletyki, więc no, nie mogło zabraknąć jakiegoś eksponatu związanego z tą osobą. Dlatego postanowiliśmy skontaktować się z tymi osobami, że może mają jakieś fajne, ciekawe rzeczy, które można by było zaprezentować na tej wystawie. No i skontaktowaliśmy się z nimi, właściwie to ze sportowcami kontaktował się Polski Związek Lekkiej Atletyki i udało się nam właśnie pozyskać takie rzeczy. Pan Jacek Wszoła podarował nam list gratulacyjny od Stowarzyszenia European Athletics, w którym gratuluje mu prezes pobicia rekordu świata. A jakieś buty, kolce? Tak, mamy buty, to znaczy na wystawie pokazaliśmy buty Stanisławy Walasiewicz, którą naszej złotej medalistki z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, w Los Angeles, przepraszam, oczywiście, w 32 roku. I to są bardzo, bardzo stare buty, dlatego bardzo, wydaje mi się, że przyciągają uwagę. Proszę Państwa, mówimy o wystawie zatytułowanej Szybciej, Wyżej, Dalej. 100 lat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. I proszę Państwa, ta wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, ale zachęcamy, zapraszamy do nas wszystkich Państwa zainteresowanych w ogóle życiem sportowym i królową sportu w szczególności, Wybrzeże Gdyńskie 4. To bardzo łatwo trafić blisko stacji metra, ale też przy wjeździe od strony Gdańska do Warszawy. Muzeum teraz się mieści, ale będzie bliżej, jak pan Kamil powiedział, będzie bliżej. Są plany, że będzie bliżej Stadionu Narodowego. No właśnie, czyli będzie łatwiejszy być może dojazd. Proszę Państwa, pytanie kolejne do moich gości, przypomnę, Państwo z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, pani Marta Marek, kurator wystawy, o której opowiadamy, i pan Kamil Siemiracki, również z tego muzeum, również o wystawie nam tutaj wiele ciekawych informacji przekazywał. Ja chcę zapytać o rolę Towarzystwa Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sukcesja. Jakie to towarzystwo miało znaczenie, jeśli chodzi o rozwój lekkiej atletyki i jakie, ile miejsca poświęcone jest temu towarzystwu na wystawie? W zasadzie Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sukcesja pojawia się u nas na wystawie ze względu na to, że wypożyczyło nam na wystawę pamiątki związane z Bronisławem Malinowskim. Bronisław Malinowski, nasz znakomity biegacz, medalista olimpijski dwukrotny, który niestety tragicznie zginął rok po swoim największym sukcesie, po złotym medalu Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. I właśnie to towarzystwo stara się utworzyć niedużą placówkę muzealną w jego rodzinnym miasteczku, właściwie to nawet można powiedzieć wsi Rulewie. I właśnie te eksponaty, które my pokazujemy na wystawie, a to jest numer startowy z Igrzysk Olimpijskich, na przykład rozpiski treningowe jego, również telegram z gratulacjami za zdobycie medalu olimpijskiego. I właśnie te rzeczy znajdą się później w tak zwanej tej Izbie Pamięci, czy też muzeum. I właśnie to towarzystwo ma zamiar otworzyć taką placówkę. My tu wszystkich Państwa zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia tej wystawy, natomiast pytanie do Państwa, a może tylko do Pani, tego nie wiem, zaraz się okaże, czy olimpijczycy, sławni zawodnicy odwiedzają, sławni zawodnicy sprzed lat odwiedzają muzeum, oglądając tę wystawę? Jakie Państwo mają doświadczenia? Tak, znaczy muzeum jest chętnie odwiedzane przez byłych sportowców, ale również obecnych. Była Anita Włodarz, jest Tomasz Majewski, Piotr Małachowski. Na otwarciu wystawy był Jacek Wszoła, Artur Partyka, pan Makomaski, naprawdę wybitni lekkoatleci, ale Władysław Kozakiewicz również. Ale przyjeżdżają z zagranicy sportowcy i też oglądają nasze muzeum. Historii, prawda? Tak, był między innymi płotkarz amerykański Colin Jackson, był skoczek narciarski Andreas Kittel, nawet był Bruce Willis u nas w Muzeum Sportu. No proszę Państwa, nie może Państwa tam zabraknąć. Czy wystawie towarzyszą jakieś
wydawnictwa. Tak, tutaj Marta. Bo tutaj znasz... przede mną widzę taka świetnie wydana, trudno powiedzieć, że książka, ale bardziej katalog. Bardziej katalog. Historia polskiej lekkiej atletyki w 100 artefaktach. Piękne wydawnictwo. Dziękuję bardzo. Bardzo piękne i takie przejrzyste i łatwo zajrzeć i od razu znaleźć się